z tej strony Kadlu i dzisiaj chciałam wam przedstawić wyniki konkursu, który zaczął się w maju, na początku maja, a skończył się właśnie 10 czerwca, czyli ostatnio w piątek. Naprawdę dziękuję wszystkim, co wzięli udział w konkursie, bo było trochę sporo tych osób, jakieś 20-30, nie pytam dokładnie. Ale jednak wysłało mi pracę swoje z jakieś 10 osób, co mnie bardzo martwi. Myślałam, że weźmie ci, co się zgłosili, to myślałam, że wezmą. A jednak nie wzięli, no coś mi się trudno. I teraz oczekiwany moment dla wszystkich, czyli wygraną osobą jest ta praca. Tak, sposób, w jaki wykonała osoba właśnie tą pracę, bardzo mi się spodobał. Jest naprawdę bardzo ciekawie, co mogę jeszcze nie powiedzieć, po prostu spodobała mi się ta praca. I oczywiście nagroda do niej ląduje, czyli komiks, rozmowa i autograf mój. Niech ta osoba wyśle mi wiadomości prywatnej na moim Gmailu, a propos adres swój. To będzie bardzo fajne. Co mogę jeszcze powiedzieć, że jest również osoba z wyróżnieniem, która tak zajęła drugie miejsce, nie liczę tego. Jest to właśnie ta praca. Również bardzo mi się spodobała i nie mogłam wybrać właśnie między tymi dwoma, dlatego wzięłam i pomyślałam właśnie, że ta druga będzie miała takie wyróżnienie. I tą drugą osobę nagrodzę właśnie rozmową z nią. Więc to by było w sumie na tyle. Nie zamódźcie tym, że nie wygraliście tego konkursu, ponieważ będzie jeszcze pewnie sporo. Może jakieś zestawy wygrać albo coś takiego. Chcę również powiedzieć, was poinformować o tym, że na dole, tam na dole macie w opisie mój Snapchat, macie mój Gmail, który ostatnio założyłam właśnie dla was, żebyście mogli mieć takie pytania i tak dalej. Tamten miałam prywatny, a to jest właśnie taki ogólny. Co jeszcze mogę powiedzieć z takich informacji, że w lipcu pewnie będą live'y, więc się szykujcie. I to było chyba w sumie na tyle. Dzięki wam za obejrzenie tych wyników właśnie konkursu. I trzymajcie się, cześć, na razie. We'll be right back.